aby opowiedzieć o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą coraz częstsze przypadki poruszania się pieszych na ścieżkach rowerowych, w tym rodzinach z wózkami dziećmi, do programu Tczew Mówi przyjechało dwóch młodych mieszkańców naszego miasta. Jedzie sobie rowerem po drodze, normalnie rowerowy, i idzie. Grupa tutaj, 14 ludzi, se idą, tak, się nie przesuną, a potem jeszcze mają do ciebie pretensje, że jeszcze jedziesz po drodze rowerowej, nie? No. Wiecie, no ja jeżdżę hulajnogą na przykład, no to, po Tczewie na co dzień, i no, dużo tego jest rzeczywiście. No, 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 dla mnie to jest czasami przesada, nie? Oto jak temu zapobiec i czy Urząd Miasta planuje akcje edukacyjne dla pieszych, zapytaliśmy Grzegorza Pawlikowskiego, inspektora do spraw polityki rowerowej w Urzędzie Miejskim w Tczewie. Bardzo często zwracamy uwagę rowerzystom, żeby jeździli po drogach rowerowych, a nie po chodniku, a na wspólnych ciągach pieszo-rowerowych, żeby ustępowali pieszym, a tym razem chcielibyśmy zaapelować do pieszych, aby tam, gdzie jest droga rowerowa, to a obok jest chodnik, to żeby jednak poruszać się po tym chodniku. W taką sytuację, która dociera do nas bardzo często, słyszymy o wiadukcie 800-lecia imienia Płużyńskiego, gdzie po jednej stronie, idąc ze Starego Miasta w kierunku Nowego Miasta, po lewej stronie jest chodnik, a po prawej droga rowerowa. Myśleliśmy, że po wbudowaniu na całej ulicy Gdańskiej drogi rowerowej, jakby no, piesi będą iść tylko jedną stroną, a niestety jest dużo sygnałów, że piesi również poruszają się po samej tej drodze rowerowej, a tam jest dosyć wąsko. Szczególnie jest to niebezpieczne w momencie, jeżeli rzeczywiście idą z nami dzieci, albo ktoś idzie na przykład z pieskiem, no może dojść do jakiejś takiej kolizji, więc apelujemy do pieszych, aby jednak zwracali uwagę na nie tylko kolor nawierzchni, ale też na znaki i poruszali się po chodniku. Teraz też to jest istotne, jeżeli chodzi o hulajnogi, tak? Które no, gdzieś tam ta średnia prędkość hulajnogi może być około 20 na godzinę. Ta kolizja, która no, będzie, to może być zagrożenie i dla pieszego, i dla osoby, która porusza się na tej hulajnodze. Jak podkreślił sam Grzegorz Pawlikowski, niebezpieczeństwo i prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku narasta ze względu na pojawienie się hulajnóg elektrycznych w Tczewie. Dlatego zapytaliśmy, czy e-hulajnogi mogą zostać z nami na stałe. Jestem też na świeżo po otrzymaniu dzisiaj informacji od operatora tej hulajnóg na temat liczby wypożyczeń. No i jestem w bardzo dużym szoku, ponieważ tych wypożyczeń przez ten pierwszy miesiąc było ponad 22 tysiące, co wydaje mi się nieprawdopodobne. Jest też informacja od operatora, że zwiększył liczbę tych hulajnóg, bo tak duże zapotrzebowanie było, czyli już nie tylko 100, ale 150 jeździ, a nawet myślą o 200 hulajnogach, więc no, mieszkańcy bardzo polubili sobie ten środek transportu. Też jest bardzo dobra taka informacja a propos tego, jak mieszkańcy korzystają z tych hulajnóg, bo czasami można znaleźć zdjęcia w internecie a propos tego, że gdzieś tutaj hulajnoga zagraża ruchowi pieszemu. Ja sprawdziłem też to w terenie, jak to wygląda. Będziemy jeszcze robić takie kontrole i przykładowo na prawie 70 skontrolowanych hulajnóg tylko dwie były nieprawidłowo odstawione, więc jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak mieszkańcy rzeczywiście fajnie korzystają z tego środka transportu i bezpiecznie te hulajnogi odstawiają. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jedzie w dwie osoby, tak, albo hulajnoga jest nieprawidłowo oddana. No, jeżeli widzimy taką sytuację, warto zgłosić ją do firmy Tier, czy też do nas, my zgłosimy to dalej, no ale tego nie unikniemy. Przy Mewo też zdarzały się takie sytuacje, są to przynajmniej na razie bardzo, bardzo sporadyczne.